Moi drodzy, dzisiejszy temat naszego spotkania, siódmy temat w ramach puzzlowego tygodnia autyzmu, nie mógł być inny jak dorosły wymiar autyzmu. Przez cały tydzień mówiliśmy sobie o dzieciach, o terapii, o oddziaływaniu, o problemach, ale nie mogliśmy zapomnieć w tym naszym całym cyklu o tym, że nasze dzieci kiedyś staną się osobami dorosłymi. A skoro wiemy, że na dzień dzisiejszy przynajmniej, że zaburzenia ze spektrum autyzmu nie jest na chwilę obecną wyleczalne, to znaczy, że te dzieci, które dorosną kiedyś, nadal w tym spektrum będą. I dobrze jest wiedzieć, jaka jest ich przyszłość, jaka może być ich przyszłość i co możemy zrobić, aby ta przyszłość była lepsza po prostu dla nich. I dzisiejsze spotkanie będzie miało właśnie na celu omówienie i przybliżenie dokładnie tej tematyki, czyli dorosłości naszych dzieci, bo nasze dzieci kiedyś po prostu dorosłe tak czy inaczej będą. Osoby z autyzmem, moi drodzy, jak wszyscy inni, trochę dłużej w swoim życiu są osobami dorosłymi niż samymi dziećmi. Ten czas dorosłości jest zdecydowanie dłuższy niż czas bycia dzieckiem. I teraz taka śmieszna sytuacja, można powiedzieć. Skoro osoby z autyzmem są jako osoby dorosłe, to dlaczego tak trochę po macoszemu traktowany jest ten temat i różne aspekty terapii, wsparcia itd.? Na dzień dzisiejszy mnóstwo spotykamy artykułów, forów, szkoleń, terapii, oddziaływań, najróżniejszych, ale w kontekście dziecka małego. Bardzo mało na rynku znajdujemy takich wskazówek dotyczących życia dla osób dorosłych. Oczywiście, że one są, ale w porównaniu z tym, co jest oferowane dzieciom, jest tego zdecydowanie za mało, wręcz unikalna ilość tylko takich aspektów się pojawia. Moi drodzy, a to źle i to błędnie, błędny tok myślenia jest jakby właśnie tego pojmowania autyzmu. Dlaczego? Dlatego, że o ile rzeczywiście objawy autyzmu i samą diagnozę autyzmu zazwyczaj stawiamy w kontekście dzieci, bo wiemy doskonale, że już 18-miesięczne dzieciaczki otrzymują taką diagnozę, to nie jest choroba wieku dziecięcego, czy za którą odpowiadają pediatrzy. Bo tak jak już sobie ustaliliśmy, ten autyzm z osobą zostanie do końca jego życia. Przynajmniej na dzień dzisiejszy takie są prognozy i na poziom wiedzy, jaką my posiadamy, tak po prostu będzie. Dorośli z autyzmem stają przed wyzwaniem na całe życie, czyli im wcześniej zaczniemy oddziaływać, pomagać, wspierać, uczyć, edukować, żeby dziecko nabywało tych umiejętności, z którymi ma problem, to zaowocuje w jego późniejszym życiu, czyli sprawi, że w tym życiu dorosłym dziecko będzie lepiej funkcjonowało, przynajmniej będzie miało taką szansę i zdecydowanie łatwiej będzie może mogło stawiać się wyzwaniom dnia codziennego. Dlaczego tak naprawdę jest niewiele informacji na temat dorosłych osób z autyzmem? Moi drodzy, najczęściej te różne wypowiedzi, artykuły czy jakieś wpisy dotyczące dorosłości jest stworzonych tak naprawdę przez właśnie te osoby dorosłe z autyzmem. I to bardzo dobrze. To świetnie, że możemy zobaczyć, jak one, dotknięte przecież tym zaburzeniem, widzą otaczający świat, swoje perspektywy, możliwości rozwoju czy funkcjonowania. Ale dlaczego ogólnie ze strony różnych terapeutów, instytucji, edukatorów różnych, tych informacji jest niewiele? One są, ale ja uważam, że jest ich za mało. Dlatego, że moi drodzy, przede wszystkim w tematyce autyzmu, czy szukania informacji o autyzmie, oscylują rodzice, moi drodzy, małych dzieciaków.
dzieciaków, które dopiero tak naprawdę są na progu albo przed wejściem w świat diagnozy właśnie tego zaburzenia. Może być tak, że rodzice, których dzieci dotknięte są tym zaburzeniem, po prostu pogłębiają swoją wiedzę, szukają odpowiedzi na pewne pytania, dlatego głównie do nich skierowane są różne artykuły, porady i wskazówki. Następnie, moi drodzy, bardzo często zdarza się tak, że ze względu na to, że mamy inną specyfikę stawiania diagnozy, mamy lepsze narzędzia do tego, aby tą diagnozę stawiać, dawniej tak nie było. W związku z tym wśród nas, w naszym społeczeństwie jest mnóstwo osób dorosłych, które prezentują swoim zachowaniem czy swoją postawą taki obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale nigdy nie otrzymały takiej diagnozy. Jest grono osób tych dorosłych, które nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą mieć takie zaburzenia, mimo że dostrzegają albo zastanawiają się czasami w swoim życiu, czemu tak jest, że czego bym się nie dotknął, nie podjął jakiegoś wyzwania, to ciągle ponoszę porażkę. Albo czemu ja nie mam takich normalnych przyjaciół, z którymi mogę spędzić czas i o wszystkim pogadać, tak? Chodzą takie myśli po głowach tym osobom dorosłym, ale nie mającym właśnie diagnozy. I jakby cały czas oni też szukają odpowiedzi, co takiego jest ze mną nie w porządku, że właśnie spotykają mnie takie trudności, albo ciągle te kłody padają pod moje właśnie nogi. Wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem, a więc mówimy tutaj o autyzmie wysoko funkcjonującym, a także zespole Aspergera, te osoby mające już diagnozę, a będące osobami dorosłymi, nie są zainteresowane czytaniem o sobie czy o autyzmie w kontekście osób neurotypowych. Dlatego, że oni wielokrotnie nie zgadzają się z tymi opiniami, które są prezentowane przez naukowców, przez terapeutów, przez nas. Dlatego, że oni zupełnie inaczej odbierają to swoje życie dorosłe. I prawdopodobnie jest to słuszne, dlatego, że nie możemy w całym tym obrazie, w całym tym funkcjonowaniu, w całej tej historii związanej z dorosłością w autyzmie pomijać samych tych osób, których to zaburzenie dotyka. I jak najbardziej powinniśmy wsłuchiwać się w głosy tych osób dorosłych i brać pod uwagę to, jak oni to wszystko odbierają. Niemniej jednak oni sceptycznie podchodzą do tych różnych wypowiedzi właśnie nas, terapeutów. Niektórzy dorośli też z autyzmem, moi drodzy, jako dorośli, powtarzam jeszcze raz, mają jakiś stopień niepełnosprawności intelektualnej, co z kolei pokazuje albo zakłóca, uniemożliwia im czytanie czy zgłębianie tematu na temat autyzmu, bo artykuły są pisane czasami trudnym językiem, który jest dla nich niezrozumiały. W związku z tym oni w ogóle nie szukają takich rzeczy ze względu właśnie na pojawienie się tej niepełnosprawności intelektualnej także u nich. I fantastycznie sprawdza się tutaj, moi drodzy, przysłowie stare, że małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot. Moi drodzy, i to właśnie jest tak, dopóki ktoś nie ma swoich dzieci, jakby trudno mu ogarnąć to stwierdzenie. Ale prawda jest taka, że nawet my jako mamy, kiedy będziemy miały lat 80, miejmy nadzieję, że w zdrowiu dożyjemy, a nasze dzieci będą miały lat na przykład 50 czy 60, to my nadal będziemy myśleć o tych 60-latkach czy 50-latkach jako o naszych dzieciach. Będziemy się o nich zamartwiać, będziemy o nich myśleć i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie tak samo jest w kontekście rodziców dorosłych dzieci z autyzmem. Jakby rzeczywistość pokazuje, że nawet gdy dziecko z autyzmem osiągnie tą dojrzałość, żeby otrzymać dowód tożsamości, bo ukończyło 18 rok życia, to wcale nie oznacza, że z wybiciem tego 18 roku życia one stają się już absolutnie zdrowe i niezależne i w ogóle nie potrzebują wsparcia. Bo niestety zdarza się często tak, że te osoby dorosłe z autyzmem wymagają jeszcze większego wsparcia niż w dzieciństwie. Dlatego, że wyzwania dnia codziennego są nieco inne, są trudniejsze, jest ich więcej. W związku z tym i problemów dla tych osób jest również więcej. I złożoność świata neurotypowego, ten chaos, który jakby naokoło jest tej osoby dorosłej, sprawia, że często jest tak, że one mają ogromny i potężny problem w odnalezieniu się właśnie w tej rzeczywistości dorosłego człowieka.
Co oznacza być osobą dorosłą z autyzmem? Moi drodzy, dziecko z autyzmem, to nie jest tak, że mamy dziecko z autyzmem, potem ono kończy 18 rok życia, otrzymuje dowód tożsamości i staje się pełnoprawnym, pełnowartościowym obywatelem, który fantastycznie pójdzie do pracy, będzie zarabiał pieniądze, założy rodzinę i będzie jakby spełniał wszystkie obowiązki, które przysługują neurotypowym osobom dorosłym bez żadnych deficytów. Czasami tak jest, że rzeczywiście te dorosłe osoby z autyzmem są świetnie funkcjonującymi osobami w społeczeństwie. Podejmują cudowne prace, zakładają rodziny, odnoszą kariery, moi drodzy, w niektórych takich gałęziach życia. Niemniej jednak jest ogromna ilość osób dorosłych z ASD, którzy po prostu sobie nie radzą i którzy do końca swojego życia będą potrzebowali wsparcia i opieki ze strony drugiej osoby. Bardzo trzeba pamiętać o tym, że im lepsze oddziaływanie było w okresie kiedy dziecko było dzieckiem i było poddawane terapią i różnym innym oddziaływaniom i jakby ciągle było stymulowane, jednocześnie rozumiane, tak, i działano w kontekście jego wielkich potrzeb, może to dziecko naprawdę w okresie tej dorosłości radzić sobie świetnie, ale w momencie, kiedy od początku, moi drodzy, dziecko miało duże problemy z taką socjalizacją, z komunikacją, miało bardzo silne zaburzenia sensoryczne, które ograniczały jego funkcjonowanie, bo na przykład różne nadwrażliwości nie pozwalały mu uczestniczyć normalnie w życiu społecznym, w związku z tym nie uczestniczył w żadnych grupach, na przykład pozaszkolnych, rzadko chodził do sklepu i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie sytuacje społeczne są ubogie dla niego. Więc im szybciej i lepiej będziemy oddziaływać w dzieciństwie na dziecko, tym lepsze efekty będą w tym czasie dorosłości. Niektórzy dorośli, moi drodzy, tak jak już Wam powiedziałam, dorośli z ASD, fantastycznie nawiązują relacje z drugą osobą, wchodzą w związki małżeńskie, w związki partnerskie i jak najbardziej zakładają rodziny i te rodziny się, jakby ktoś powiedział, nie, ta rodzina nie ma przyszłości. Nieprawda. Ja znam rodzinę, kilka rodzin osób dorosłych z ASD, gdzie akurat w tych przypadkach, które ja znam, mężczyzna ma zespół Aspergera i rodziny działają fantastycznie, mają dzieci i jakby wszystko tam jest w porządku. Także to nie jest wcale tak, że te dzieci z góry są skazane, że w wieku dojrzałym nie mają szans na takie normalne, neurotypowe życie. Znaczna liczba jednak, moi drodzy, tych osób z dorosłych z ASD, ona nawiązuje relacje z rówieśnikami, ale te relacje nie do końca są takie zupełnie szczere i bezwarunkowe, tak? Czyli niby jest grupa jakaś wsparcia, grupa kolegów, z którymi mogę spędzić czas, ale jak przyjdzie co do czego, to nie mam na kogo liczyć, tak? Więc tak też się niestety zdarza, tak jak i w normalnym, takim normalnym, neurotypowym życiu i świecie. 56% osób dorosłych z autyzmem przejawia zachowania agresywne w stosunku do innych osób albo przedmiotów, jeżeli chodzi o osoby, to są głównie ich opiekunowie. I moi drodzy, w kontekście tych zachowań agresywnych, zazwyczaj nasilenie tych zachowań agresywnych w okresie dorosłości dotyka tych osób, które mają niepełnosprawność intelektualną ze względu właśnie na niższy poziom rozumienia pewnych sytuacji, relacji czy pewnych norm. Niewerbalne osoby agresywne, które są już osobami dorosłymi z ASD, one nie są w stanie skutecznie, moi drodzy, budować relacji społecznych, nie radzą sobie samodzielnie w takim życiu domowym czy zawodowym i absolutnie wymagają wsparcia, jeśli nie ze strony swoich rodziców, to ze strony różnych placówek opiekuńczych. Osoby, moi drodzy, z autyzmem, którym udaje się znaleźć pracę, podejmują tą pracę, to ludzie, którzy są niezwykle uczciwi i oni są niezawodni, moi drodzy. Jeśli otrzymują pracę, która spełnia ich oczekiwania, ale nie oczekiwania, że o tym marzyłem, tylko oczekiwania takie w kontekście tego, że człowiek sobie radzi, bo nie przeszkadzają mu jakieś sensoryzmy, człowiek nie ma lęków w kontekście wykonywania tej pracy i tak dalej, i tak dalej. Wówczas ta praca w jakimś stopniu daje im satysfakcję, a
one, te osoby, dają z siebie wszystko w kontekście wykonywania tej pracy zawodowej. Bardzo rzadko rozpraszają się w tej swojej pracy i doskonale, moi drodzy, radzą sobie jako pracownicy, pod warunkiem, że ta praca nie rozprasza ich sensorycznie i w jakimś stopniu wiąże się z ich zainteresowaniami. Od osób neurotypowych, czyli od nas, społeczeństwo, instytucje, prawo wymaga tego, żebyśmy szli do pracy, żebyśmy zarabiali, płacili podatki, zakładali rodziny, mieli dzieci, potem zajmowali się domem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wiele z osób dorosłych z ASD nigdy nie będzie w stanie sprostać właśnie tym oczekiwaniom ze względu na swoje deficyty. Nigdy nie będzie w stanie samodzielnie żyć, założyć rodziny, prowadzić domu, robić samodzielnie zakupów, gotować obiadu i wszystkich takich podstawowych rzeczy, które wiążą się z dniem codziennym ze względu na swoje deficyty i różne ograniczenia. Moi drodzy, pojawia się także problem związany z nieradzeniem sobie z bodźcami sensorycznymi. W momencie, kiedy jakby nikt na to wcześniej nie zareagował, nie zadziałał, dziecko nie było poddane terapii, te sensoryzmy nie były w jakimś stopniu wyregulowane i trwają albo nawet się nasilają, one znacząco ograniczają funkcjonowanie tego dorosłego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że nadwrażliwości uniemożliwiają mu na normalne bytowanie między ludźmi. W galeriach, w sklepach, w pracy. Zwyczajnie te miejsca, gdzie jest na przykład dużo hałasu, gdzie jest kontakt z drugim człowiekiem, bo na przykład zetknięcie ciała, jakieś kontakty inne, sprawia, że dziecko ta osoba dorosła może odczuwać nawet ból fizyczny. To, o czym sobie mówiliśmy przy sensoryzmach. W związku z tym nie będzie w stanie pokonać tej mocnej bariery, aby wyjść i zacząć życie człowieka neurotypowego. Może to oczywiście utrudniać znalezienie pracy, zbudowanie relacji partnerskich, założenie rodziny i mnóstwa innych rzeczy, czyli generalnie pozostanie w samotności, jakby licząc na wsparcie drugiego człowieka. Niewielu też dorosłych, moi drodzy, z autyzmem jest w takich związkach partnerskich, gdzie pracuje się na pełen etap, żona, mąż pracują na pełen etat, mają dzieci, mają swój dom, samochód i tak dalej, w porównaniu z innymi osobami dorosłymi, z innymi niepełnosprawnościami. Gdzieś trudniej jest tym osobom z ASD podołać tym właśnie wymaganiom niż osobom z innymi niepełnosprawnościami. I moi drodzy, nawet statystyki podają, że na przykład osoby dorosłe z ASD dużo rzadziej otrzymują pracę, pełnopłatną pracę, pracę zawodową, niż choćby osoby z zespołem Downa, dorosłe osoby z zespołem Downa. Zupełnie inaczej tam ta sytuacja wygląda. Dużo szybciej osoba z zespołem Downa otrzyma pracę zawodową, czy w ogóle ma szansę podjąć taką pracę, niż właśnie dorosła osoba z ASD, ale tu oczywiście mówimy w kontekście osób dorosłych z ASD, u których mamy jakąś niepełnosprawność intelektualną. Nie te osoby wysoko funkcjonujące, bo tak jak Wam powiedziałam, osoby wysoko funkcjonujące, one mają bardzo często świetną pracę, bardzo dobrze zarabiają, bo oni są po prostu świetni w tym, co robią, bo jest to praca, która najczęściej wiąże się z ich zainteresowaniami, z tym konikiem, który pielęgnowali przez całe swoje życie, czyli w kontekście na przykład jakichś technologii, jakiejś robotyki i takich różnych właśnie rzeczy związanych na przykład z komputerami czy informatyką. Te osoby naprawdę świetnie się sprawdzają w takich pracach i one są doskonałymi pracownikami. O tym musimy pamiętać. Jak optymalnie wspomóc dziecko z ASD, aby jego przyszłość była zdecydowanie bardziej kolorowa, ale przede wszystkim bardziej funkcjonalna? Każda osoba z autyzmem jest inna i tutaj nie ma co do tego wątpliwości, tak? Podobne objawy, ale u każdej osoby wygląda to zawsze inaczej. I podobnie, moi drodzy, wygląda ta dorosłość. W zależności od rodzaju deficytów, nasilenia się objawów z obrazu klinicznego, ta rzeczywistość tych osób też jest różna. Może być tak jak już powiedziałam, że osoba będzie absolutnie samodzielna, bez żadnego wsparcia, natomiast może być też tak, że osoba dorosła z autyzmem będzie wymagała opieki 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeżeli rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki takiemu dorosłemu człowiekowi, to taki człowiek trafia po prostu do placówki. Rozpoczęcie w młodym wieku, moi drodzy, czyli to, co już powiedziałam, jako dziecko,
im wcześniej wdrażamy dziecko w terapię, w stymulację, w oddziaływanie, zmieniamy pewne przyzwyczajenia swoje w domu, które będą wspierać rozwój dziecka, to się przełoży potem na dorosłość i na efekty właśnie w tej dorosłości, że dziecko, a właściwie osoba dorosła, będzie naprawdę miała szansę na funkcjonowanie. I pamiętamy o tym, że wszelkie oddziaływania, każda terapia musi być procesem zwanym procesem małych kroków, tak? Czyli nic nigdy na siłę się nie udaje i nic nigdy gwałtownie nie wyjdzie, tylko jest to naprawdę cierpliwość i małe kroczki, kroczek po kroczku, ale sukcesywnie zmierzamy do przodu. Pamiętamy też o tym, moi drodzy, że wszystko to, czego uczymy dzieci naszych, czy to my jako dorośli, czyli rodzice, czy nauczyciele, musimy mieć zawsze jakby z tyłu głowy to, że to, czego chcemy nauczyć dziecko, ma mieć moc funkcjonalną w przyszłości. Co jakby daje do myślenia osobom, które tworzą programy edukacyjne, programy nauczania, które są narzucane szkołom, jakby nauczyciele nie mają nic do powiedzenia, czego mają uczyć, bo mają z góry narzucony program nauczania. Ale to właśnie do osób tworzących te programy, że te osoby powinny się zastanowić nad tym, czy funkcje trygonometryczne na przykład to jest ten najważniejszy aspekt życia matematycznego w kontekście dziecka z autyzmem, a może bardziej, czy lepiej byłoby dla tych osób skonstruować program tak, aby te dzieci głównie skupiały się na przykład na liczeniu pieniędzy, rozpoznawaniu pieniędzy, posługiwaniu się pieniędzmi, niż wytwory matematyczne, które oczywiście absolutnie są potrzebne, tylko nie do końca potrzebne osobom z autyzmem, bo funkcji trygonometrycznych jakby część z tych osób w ogóle nie użyje w życiu, natomiast znajomość wartości pieniądza, czy możliwość zrobienia samodzielnych zakupów, to jest to, co jest funkcjonalne. I to powinno być uwzględniane w procesie edukacji osób, czy dzieci z ASD. Dlatego ja osobiście uważam, że programy powinni tworzyć ludzie, którzy mają co do tego pojęcie, a nie siedzą tylko i bez komentarza. Wyobrażamy sobie, moi drodzy, my jako rodzice, to gdzie chcemy, aby nasze dziecko było za lat 15 czy 20. I to stanowi taki motor, taki napęd, żeby działać, żeby budować niezależność naszego dziecka. Moi drodzy, w momencie, kiedy przychodzą do mnie rodzice do gabinetu z trzylatkiem, zawsze zadaję im takie pytanie. Być może nawet są z nami rodzice, którzy mieli ze mną osobisty kontakt. Zadaję im zawsze pytanie. Proszę pani, co pani myśli? Albo gdzie by pani chciała, żeby pani syn był za jakiś czas? Zawsze słyszę odpowiedź, bo ja bym chciała, żeby on zaczął mówić, tak? Niech trafi do przedszkola, w którym nauczą go mówić. Zazwyczaj pada taka odpowiedź. A ja wtedy zadaję jej pytanie, a gdzie on ma być za lat 15? A mama mi odpowiada, proszę pani, to taka szmata czasu, że ja nie wiem, no najważniejsze, żeby zaczął mówić. I to jest właśnie zły tok myślenia. Moi drodzy, my musimy pamiętać o tym, ciągle to będę powtarzała, że te nasze dzieci, one kiedyś będą osobami dorosłymi i nie możemy czekać, że ktoś za nas coś zrobi, że ktoś za nas przejmie odpowiedzialność za nasze dziecko, że ktoś zrobi, nauczy moje dziecko obsługi pieniądza, ja nie wiem jak, albo nie wiem jak się za to zabrać, a poza tym niech zrobi to szkoła, tak? To jest nie tędy droga i to jest absolutnie nie ten tok myślenia. Zawsze rodzice są pierwszymi edukatorami. To od nas dziecko, jeżeli będzie w stanie naśladować i pozyskiwać pewne wiadomości, to uczy się od nas. I to my spędzamy najwięcej czasu z naszym dzieckiem i to my musimy go przystosowywać i uczyć niezależności od pierwszych lat jego życia. Moi drodzy, samodzielność jest tym, co dziecku jest najbardziej potrzebne. Pewnie, że możemy przyjąć postawę taką, że będę wyręczała dziecko we wszystkim. Czyli jak najbardziej konsekwencją za 15 lat będzie to, że mając dziecko 20-letnie, doprowadzamy do tego, że musimy mu założyć skarpetki, umyć mu buzię, umyć mu zęby, kupić mu bilet na tramwaj, no i oczywiście z nim jechać, dlatego że prawdopodobnie nie trafi tam, gdzie ma iść. Więc to trzeba rozważać, tak? Moi drodzy, nawet najmniejsze dzieci są w stanie wykonać pewne obowiązki domowe, ale trzeba chcieć. Trzeba temu dziecku troszeczkę zaufać i trzeba dać mu możliwość dorastania, a nie wyręczania go za każdym razem. Moi drodzy, jak widzę mamę, która
idzie do mnie do gabinetu ze swoim dzieckiem i niesie w ręku jego zeszyt, w którym na przykład robimy jakieś ćwiczenia, jego plecak i jeszcze mnóstwo rzeczy, a dziecko cały czas podskakuje, więc ja się pytam, gdzie logika? W momencie, kiedy dziecko by było nauczone noszenia plecaka, to po pierwsze ciężkawy plecak stymuluje go proprioceptywnie, czyli daje mu silne bodźce, jednocześnie dziecko jest wyciszone, ale może się okazać, że w wieku lat 18 mama nadal będzie z nim chodziła za rękę albo nadal będzie nosiła za niego torbę, no bo nie został tego nauczony. I nawet jeżeli będzie absolutnie, moi drodzy, będzie miał możliwość takiego życia samodzielnego, to nie będzie tego robił, bo będzie przyzwyczajony do tego, że wszyscy za niego wszystko robią. I moi drodzy, dziecko 3 czy 4-letnie jest samo w stanie sobie posmarować kanapkę, tak? Oczywiście nie dajemy mu wielkiego noża, nie każemy mu kroić chleba, ale dając mu kanapkę na deskę, dając mu bezpieczny nożyk do smarowania masła na przykład, czy jeżeli lubi dżem albo cokolwiek innego, czy pasztet, to on jest w stanie to zrobić. Tylko trzeba dziecku dać szansę na to, żeby ono się nauczyło tych pewnych samodzielności. I to jest właśnie to, o co ja zawsze pytam rodziców. Gdzie chcesz, żeby to twoje dziecko było? Jeżeli będziesz je na każdym kroku wyręczać, robić za niego wszystko, to po pierwsze, w momencie, pamiętacie, jak wam mówiłam przy trudnych zachowaniach, przykład z zakładaniem butów. No właśnie tak jest, że jeżeli będzie miało dziecko trudne zachowania i nie będzie zakładało butów, a mama mu je założy, to utrwala trudne zachowania, a w konsekwencji daje mu informację, dobrze kochanie, ty się tak zachowuj, a ja cię będę ubierać. No to jak będzie miało lat 20, też będziesz mu, droga mamo, zakładać buty, bo nawet jak będzie w stanie to zrobić, to będzie wolał użyć twoich rąk niż swoich, bo po co ma się przemęczać. Ale wdrażanie dziecka w taką normalną codzienność sprawia, moi drodzy, że te dzieci... Dla nich to jest też cenne, bo nie dość, że sensorycznie się wzbogacają, to oprócz tego czują się potrzebne i mają taki aspekt, że jestem w czymś dobry, że jestem w stanie coś zrobić i jestem komuś potrzebny. Więc warto się nad tym zastanowić, czy na pewno chcemy mieć taką kalekę społeczną, przepraszam za absolutnie brzydkie określenie, osobę niepełnosprawną, która zupełnie sobie w życiu nie radzi przez nas, bo go tego nie nauczyliśmy, czy chcemy, żeby dziecko świetnie sobie funkcjonowało, a my na starość usiądziemy sobie w bujanym fotelu, weźmiemy sobie lampkę winka, dobrą książkę i będziemy mieli spokojną głowę. To trzeba rozważyć i nad tym się zastanowić, moi drodzy rodzice. Gdzie moje dziecko będzie za lat 20, a nie jutro? Bo to jest za krótki czas. Jak pomóc jeszcze dziecku? Moi drodzy, przede wszystkim musimy dać dziecku narzędzie do komunikacji. To jest pierwsze i podstawowe narzędzie, które dziecku jest po prostu potrzebne. Komunikacja w znaczeniu wyrażania swoich poglądów, wyrażania tego, że coś chce albo czegoś nie chce. To jest coś, co jest mu potrzebne od razu, natychmiast, dzięki czemu powodujemy, że u dziecka nie pojawiają się trudne zachowania, a jeżeli się pojawiają, to łatwo będzie je, albo zdecydowanie w krótszym czasie będzie można je wyeliminować niż w przypadku dziecka, które tego narzędzia do komunikacji nie ma. Moi drodzy, każdy z nas ma potrzebę wyrażania swoich potrzeb, typu chcę bułkę, a nie naleśniki, chcę wodę, a nie sok. Chce banana, a nie jabłko, ale jeżeli dziecko nie wie, jak zakomunikować tą swoją potrzebę, a wy mu na siłę próbujecie dać jabłko, mimo że on chce banana, no to zazwyczaj kończy się to trudnym zachowaniem w postaci albo krzyku, albo płaczu, albo kopania, albo wyrzucenia tego jabłka gdzieś daleko za siebie. I komunikacja to jest to, co dziecku jest potrzebne, bo to jest ta zdolność funkcjonalna, którą dziecko kiedyś wykorzysta. I moi drodzy, czasami jest tak, że oczywiście dziecko przez całe życie, czy ta osoba dorosła, zostanie na jakiejś formie alternatywnej komunikacji, czy to język migowy, czy to mówik, czy jakakolwiek inna alternatywna możliwość komunikacji, czy obrazki różnego typu, tak? Czy makaton. Ale mimo to będzie w stanie komunikować swoje potrzeby. Jest też, moi drodzy, ogromna rzesza dzieci, które zaczynają od obrazków, zaczynają od makatonu czy mówika, ale z czasem na jego bazie, na bazie tej alternatywnej komunikacji buduje swój język werbalny. I to wcale nie jest tak, że jak dam dziecku obrazki, to on już nigdy nie zacznie mówić. To właśnie one stanowią wyjście do komunikacji, bo zawsze ten obrazek czy gest jest wsparty werbalizacją i
moi drodzy rodzice, nie bójcie się używać książek do komunikacji. Nie bójcie się używać komunikacji alternatywnej. Dzięki temu świadomie dajecie dziecku szansę na rozwój. Zabierając mu tą szansę komunikacji, zabieracie mu szansę na rozwój. I jakby nie będę was bardziej przekonywała do tego, tylko musicie sami to rozważyć, tak? Czy niełatwiej jest przez jakiś czas wozić ze sobą wszędzie książkę do komunikacji, która będzie stworzona tylko dla mojego dziecka, pod jego potrzeby, bo musi być związana z pokarmami, które tylko ono spożywa, z napojami, z zabawkami, z miejscami, do których lubi chodzić. Każde dziecko jest inne. Każde z tych dzieci wymaga innej książki. Nie da się skserować masowo i dać każdemu dziecku, dlatego że jeden je tylko makaron z ketchupem, a drugi je tylko parówki. Ten z makaronem nigdy nie zje parówki, a ten od parówki nigdy nie zje makaronu. W związku z tym nie może być tej samej książki w przypadku dwóch różnych dzieci z autyzmem. Ale drodzy rodzice, nie bójcie się tego, nie wstydźcie się tego. Wstydzić się należy tego, że dziecko się nie komunikuje i używa trudnych zachowań do tego, aby zwrócić na siebie uwagę i zwrócić uwagę na swoje potrzeby. Więc warto się, moi drodzy, nad tym absolutnie zastanowić. Należy nauczyć, moi drodzy, dziecka naszego, jak ono jest jeszcze małe, dokonywania wyboru, żeby w przyszłości, bez względu na to, czy będzie werbalizowało, czy nie będzie werbalizowało, właśnie tego, żeby miało szansę powiedzieć, że coś chce albo czegoś nie chce, że coś lubi albo nie lubi. I dlatego na początku, w budowaniu tej tożsamości dziecka, musimy wprowadzić gest tak i nie, czyli może być tak, może być nie, albo jakkolwiek inaczej. Następnie dokonywanie wyborów przez dziecko to jest taka zdolność odmawiania, taka asertywność, moi drodzy, która jest bardzo ludziom potrzebna, która pomaga w różnych potem umiejętnościach życiowych, w pracy zawodowej, w budowaniu relacji z drugą osobą. Jest to potrzebne, żeby móc potrafić komuś odmówić czegoś. Następnie zawsze, moi drodzy, zaczynamy od tych pierwszych prymarnych wyborów, tak? Chcesz jabłko czy banana? Do tego służy wybór, żeby dziecko mogło nam powiedzieć: tak, chcę banana, nie chcę jabłka. I z czasem oczywiście możemy to rozbudowywać. To jest jakby temat na zupełnie inne szkolenie, tak? Ja tylko rzucę hasło dla osób, które jakby nie bardzo są w tematyce, że, moi drodzy, z czasem dokonujemy tego wyboru, to czy to, prawda? Potem wprowadzamy taką zależność, że najpierw wykonujesz to, co ja chcę, czyli coś, czy na przykład jesz coś, czego ty nie lubisz, ale ja chcę, żebyś to zjadł, albo chcę, żebyś to wykonał, czyli na początku zrobisz zadania z matematyki, której nie lubisz i z którą masz trudności, ale potem, jak skończysz to zadanie, będziesz mógł wybrać coś tam i dajemy dziecku na przykład opcję dwóch przedmiotów, które dziecko bardzo lubi i z przyjemnością siądzie do tych zadań, na przykład plastyka i cokolwiek innego, tak? Angielski, jeżeli lubi. I będzie mogło wybrać, co daje mu, moi drodzy, taką informację, że dziecko robi najpierw coś, co jest trudne, czego nie lubi, ale jednocześnie później ma tą satysfakcję odroczoną w czasie, że wykona coś, co jest super. To z kolei, moi drodzy, jest nieodzowną taką częścią naszego życia, dlatego że to nie jest tak, że świat dorosłych jest usłany różami i wszystko jest tak zawsze, jak my chcemy. Nieustannie na drodze osoby dorosłej, neurotypowej osoby dorosłej, są jakieś problemy, jakieś trudne decyzje, gdzie trzeba podjąć jakąś decyzję, iść w prawo, iść w lewo, kupić to czy to, mam tyle pieniędzy, więc muszę zdecydować, czy ważniejsze jest dla mnie kupienie produktów spożywczych, czy nowej bluzki. Więc te podejmowanie tych decyzji, podejmowanie wyborów jest zawsze na każdym kroku stawiane w życiu dorosłym, tak? Dlatego tego musimy dzieci uczyć, żeby były w stanie podejmować decyzje, które będą dla nich ważne i dla nich funkcjonalne, a nie dla drugiej osoby. Stąd jest również ta potrzeba uczenia odmawiania, moi drodzy, żeby dzieci nasze w przyszłości nie były wykorzystywane w różnych kwestiach. Wreszcie możemy wykorzystać harmonogram dnia, czyli te różne aktywności, tak, gdzie planujemy, moi drodzy, poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej. W każdym dniu tygodnia prezentujemy za pomocą obrazków, co będziemy robić, że śniadanie, to może być bardzo szczegółowe, głowy plan, może być taki dość ogólny, gdzie naklejamy, że mamy szkoła, basen, obiad,
plac zabaw, lekcje, spanie na przykład. Więc bardzo krótki plan zabaw, plan dnia, w zależności od tego, jak funkcjonuje dziecko, ale może być bardzo, bardzo szczegółowy, gdzie oprócz tego, że mamy rozpiskę dnia, to możemy mieć rozpisaną również daną czynność, nad którą pracujemy, jak na przykład mycie zębów, tak? To, co kiedyś tłumaczyłam, że od początku do końca, kroczek po kroczku, pokazane jest dziecku, co po kolei ma zrobić, żeby samodzielnie umyć zęby, tak? Że bierze szczoteczkę, odkręca kran, moczy szczoteczkę, nakłada pastę do zębów, zakręca kran, szczotkuje zęby, płucze buzię, myje szczoteczkę, odkłada tą szczoteczkę. Więc po kolei takie elementy mogą być również dotyczące konkretnej jednej czynności. I moi drodzy, fantastycznie się to sprawdza właśnie w kontekście tego, że dziecko czuje się bezpieczne, ale nabywa też takiej zdolności czasowej. Będzie w stanie odmierzać też czas i to, ile jeszcze czasu czegoś zostało. Tak nawet jeżeli nie nazywa, że to jest 14, że to jest 18, ale wie, że najpierw jest to, potem to, potem to, potem to, a na końcu myję się i idę spać. I to jest bardzo ważne. Oczywiście to nie jest tak, że przez całe życie my z tego korzystamy, bo na początku korzystamy, owszem, ale z czasem możemy to wykorzystywać, możemy to modyfikować, możemy to zmieniać, aż dojdzie do tego, że dziecku nie będzie potrzebny ten harmonogram dnia, ale to nie jest, moi drodzy, tak, że za pstryknięciem palca czy czarodziejskiej różdżki dziecku przechodzi wszystko i dziecko wraca do żywych, zdrowych dzieci. Podobnie, moi drodzy, stworzenie samego harmonogramu i przyklejenie go na lodówce czy na jakiejś tablicy korkowej to za mało. Z niego trzeba korzystać, ale żeby korzystać, to trzeba dziecko nauczyć korzystać z tego. I nauczenie takiego korzystania z takiego harmonogramu dnia powinien dokonać, moi drodzy, albo nauczyciel, który się na tym zna, albo terapeuta, który pracuje z dzieckiem, dlatego że czasami rodzice nie do końca wiedzą, jak wprowadzać ten plan czy harmonogram w takie codzienne, normalne użytkowanie. Dlatego tu jest duży ukłon do terapeutów i nauczycieli, żeby wspierali właśnie rodziców w kształtowaniu tego typu planów. To są przykładowe plany, które można zrobić. Oprócz tego, że mogą to być plany w domu, tak, że dziecko coś tam po kolei robi, odmierzanie czasu, gdzie na pasku albo na rzepie przekładamy teraz to, potem przeklejamy dalej teraz to, albo odrywamy obrazki i chowamy gdzieś, o tak jak tutaj macie w kopercie, albo określamy czas, czy na przykład dane zajęcia, więc różne możliwości mamy, czy to właśnie w szkole, czy to w domu możemy wykorzystywać takie plany. Dzięki temu dziecku jest łatwiej się odnaleźć i bardziej zrozumieć ten chaos, który byłby go otaczał dookoła. Dlatego warto z tego, moi drodzy, po prostu korzystać. Warto jest także uczyć nasze dzieci odmierzać czas. Odmierzać czas w kontekście kalendarza, odmierzać czas w kontekście zegarka, ale także samo wprowadzenie, moi drodzy, jakiegokolwiek licznika czasu. Czy to będą klepsydry, czy to będą timery, czy jakkolwiek inaczej będziemy dziecku odmierzać czas w kontekście na przykład wykonania zadania, w kontekście czasu przeznaczonego na jedzenie, na konkretną zabawę, na jakąkolwiek inną aktywność, jest to ten moment od samiutkiego początku, 2-3-latkom się to wprowadza, gdzie uczymy dziecko, że mamy jakiś początek, gdzie zaczynamy daną aktywność, na przykład bawimy się klockami, ale w momencie, kiedy cały piasek, który ma na przykład klepsydrę, mamy 20 minut, przesypie się do końca, to znaczy, że nasza aktywność, czyli kończymy bawić się klockami i przechodzimy do jakiejś innej aktywności. To uczenie odmierzania czasu właśnie w taki sposób na początku pokazuje dziecku, że mamy początek aktywności, mamy wzrokowo, bo zobaczcie, znowu obrazem dziecko patrzy, bo widzi oczkami, ile tego piasku jest, dostrzega, że jest jakiś czas i jeszcze ileś czasu może układać te klocki, aż w końcu dostrzega, że jest koniec, bo piasek cały spada na dół. W związku z tym widzi limit czasu. I to z kolei uczy dziecko cierpliwości, ale także takiego łagodnego przejścia z aktywności do aktywności bez większego stresu. Ale oczywiście pamiętajmy o tym, że to znowu nie jest tak, że dziecko samo na to wpadnie, tylko my musimy dziecko tego nauczyć, jak z tego korzystać i do czego to nam służy. Wreszcie odmierzanie czasu wykorzystujemy przy różnych zachowaniach, nad którymi pracujemy. Choćby w kontekście właśnie terapii wybiórczości pokarmowej, w różnych aspektach, moi drodzy.
też możemy zastosować taki timer, gdzie dajemy czas na jedzenie na przykład 20 minut. Po tym czasie możesz wrócić do aktywności albo odejść od stołu. Albo jak nie ruszyłeś, no to chyba następnym razem będziesz miał przyjemność spożycia posiłku. Wreszcie uczymy obsługi kalendarza, używania kalendarza, że są miesiące, dni, tygodnia i choćby, moi drodzy, nie uczyć dziecko lipiec, sierpień, wrzesień i tak dalej, to korzystać z tego, że to jest też odmierzanie czasu i wykorzystując plan tygodniowy, to co powiedziałam, tak, poniedziałek mamy szkołę, basen, coś tam, to jest nauka kalendarza, czyli to jest też odmierzanie czasu, gdzie w kontekście pojawiają się również określenia, wczoraj był poniedziałek, dziś jest wtorek, jutro będzie środa i jednocześnie, i to znów, ktoś musi Wam pokazać, jak z tego korzystać, żeby umiejętnie i funkcjonalnie ten kalendarz rzeczywiście zadziałał w życiu naszego dziecka, a potem w życiu jako osoba dorosła. Uczenie samodzielności. To, co już częściowo Wam opowiedziałam, uczmy dzieci samodzielności, pozwólmy im dorastać, pozwólmy dzieciom pomagać sobie. Przychodzimy z zakupów, o ile dziecko nie jest w stanie wrzucić na górną półkę w lodówce czegoś tam, ale wysypmy mu na podłogę warzywa i pokażmy, tu warzywa, tu owoce, gdzie jabłka wkładasz, tu pokazujemy, wkładamy jedno jabłko, dziecko za ciosem idzie, że wszystkie jabłka do tego samego miejsca wkłada. Oprócz tego nie dość, że wymiar terapeutyczny, to fantastyczny wspólny spędzony czas i nauka, moi drodzy. Oprócz tego różne aktywności, jeżeli chcemy, żeby dziecko nam pomagało, możemy uwzględnić także w harmonogramie tym dnia, który robimy. Oprócz tego możemy przygotować właśnie, jeżeli dziecko ma problem z jakąś konkretną czynnością samoobsługową w postaci ubierania się, znów możemy przygotować, moi drodzy, plan aktywności, że to, co tłumaczyłam, po kolei na pasku papieru, gdzie mamy przyklejony rzep, przyklejamy obrazki, najpierw skarpetki, majtki, spodnie, koszulka na przykład, tak? I dziecko wie, co po kolei ma założyć, a przed dzieckiem na początku mogą być również ułożone ta odzież, którą ma na siebie po prostu założyć. To ma mu pomóc tylko w takim poszeregowaniu albo linearnym ułożeniu tych czynności. Podobnie jak na przykład mamy nastolatków z ASD, którzy nisko funkcjonują, możemy dla nich przygotować taki zestaw higieniczny w kontekście na przykład nauki golenia zarostu, tak? Gdzie rozpisujemy dokładnie to samo, tak jak w przypadku ubierania się, gdzie w łazience możemy zainstalować taki pasek z obrazkami, a jednocześnie jedną półkę, na której dziecko ma cały potrzebny asortyment do tego, żeby ogolić sobie zarost. I działanie dokładnie na takiej samej zasadzie, jak w przypadku nauki ubierania się. Wreszcie, moi drodzy, ważnym aspektem jest to, aby uczyć dziecko odpoczynku. Powiedzieć dziecku, wytłumaczyć, że ono ma szansę na odpoczynek, że on ma prawo do tego, że jest zmęczone i ma prawo do tego, żeby odpocząć. Musi wiedzieć, kiedy jest mu ta przerwa potrzebna i jak z niej skorzystać. Na początku w domu zawsze powinno być takie miejsce, moi drodzy, nie mylić z karnym jeżykiem, tylko miejsce, gdzie dziecko jest w stanie się wyregulować. To może być zwykły kącik w domu, gdzie są na przykład poduszki, jakieś jego ulubione zabawki, czy książki, w zależności czym się dziecko interesuje, to może być namiot postawiony w domu, żeby dziecku ograniczyć jak najbardziej wszystkie bodźce i uczyć dziecko, że jeżeli jest zestresowane, że jeżeli jest zmęczone, że jeżeli coś mu bardzo przeszkadza, może skorzystać właśnie z tego kącika ciszy. Można do odpoczynku wykorzystywać słuchawki, tak, te wyciszające, ale tak jak tłumaczyłam kiedyś, odpowiadałam na jedno pytanie, to nie może być, moi drodzy, rodzaj leczenia, że to dziecko w tych słuchawkach chodzi wszędzie, gdzie się da, dlatego że to jest ciągle wspieranie bierne, czyli cały czas nie leczymy przyczyn, tylko je maskujemy. Wreszcie, moi drodzy, uczenie tego, że przerwa jest dziecku potrzebna i bardzo ważna, pozwala mu odzyskać kontrolę nad sobą, tak? Wrócić do normalnego funkcjonowania, taki reset u niego następuje i powrót do aktywności sprzed właśnie tego zmęczenia czy stresu, który się pojawił z jakiegoś
powodu. Wreszcie jeszcze raz wdrażanie w obowiązki domowe, czyli to nie jest dokładnie to samo, co samoobsługa, tylko już wdrażanie w aktywności związane z funkcjonowaniem całej rodziny, gdzie dziecko może współdziałać z członkami rodziny, czuć się potrzebne, wiedzieć, że ma jakieś obowiązki, bo w naszym życiu dorosłym non-stop mamy jakieś obowiązki, których musimy przestrzegać i je w pełni wypełniać. Moi drodzy, znów uczenie małych kroczków i znów uczenie od maleńkiego dzieciątka, które, jeżeli mamy dziecko, które samodzielnie chodzi, jest w stanie utrzymać na przykład łyżkę, oczywiście nie mówimy o nożu czy widelcu, ale łyżkę, prosimy, żeby zaniosło łyżkę na przykład na stół, albo po spożyciu posiłku niech, jeżeli nie talerz, bo to może być niebezpieczne, bo się może potknąć i pokaleczyć, ale niech wyniesie łyżkę do zlewu. To jest bardzo, bardzo ważne. Moi drodzy, czasami pada pytanie, że mam dziecko z autyzmem i chcę kupić psa, no bo może będzie lepsza, no dziecko lepiej zacznie funkcjonować. I ja zawsze odpowiadam, moi drodzy, w kontekście takiego pytania w następujący sposób. Bardzo dobry pomysł. Tylko trzeba jakby odpowiedzieć sobie na dwie kwestie. Pierwsza kwestia to taka, czy dziecko na pewno nie ma alergii i za chwilę się nie okaże, że tego psa trzeba gdzieś oddać, bo dziecko nie wytrzyma z tym zwierzakiem, bo będzie miało różne odczyny czy objawy alergii. Druga kwestia jest taka, jakie miejsce w tym domu ma mieć pies. Żeby miał to wymiar jakiejkolwiek terapii, a rozumiem, że kupując psa w kontekście mojego dziecka z autyzmem mam taki zamiar, żeby to był wymiar terapeutyczny, to dziecko, dla którego się kupuje właśnie tego zwierzaka, musi mieć w kontekście tego psa jakieś obowiązki. Choćby to, że na przykład raz dziennie o ustalonej porze, bo czasami dziecko jest w szkole albo jeszcze śpi i tak dalej, ma na przykład obowiązek dbać o to, aby wsypać psu karmę. I wtedy rozumiem, że jest to wymiar terapeutyczny. I wtedy ma sens posiadanie takiego psa. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć psa, bo chcemy mieć psa, to jakby nie ma żadnej dyskusji, ale jeżeli w kontekście tego, że kupię psa dla mojego dziecka, które ma autyzm, to zawsze trzeba sobie zadać te dwa pytania. Jaki ma mieć wymiar terapeutyczny? Jak mam zaangażować dziecko właśnie w to, żeby miał kontakt z tym zwierzęciem i czy nie ma alergii? O tym należy, moi drodzy, bardzo, bardzo pamiętać. Wreszcie to, co już powiedziałam wcześniej, uczymy korzystania z pieniędzy, bo to jest bardzo ważne, bo ta umiejętność jest po prostu potrzebna przez całe nasze życie. Moi drodzy, nawet małe dzieci bierzemy ze sobą do sklepu, jeżeli tylko sensoryka im na to pozwala i pozwalamy dzieciom zrobić zakupy. Moi drodzy, fantastycznym pomysłem zrobienia wspólnych zakupów jest to, aby dziecko posiadało swoją listę zakupów. Czyli idziemy do sklepu i mówimy: Kubuś, pomożesz mi zrobić zakupy? Kubuś powie tak, wiesz co, a ponieważ Kubuś lubi mleko z konkretnej butelki i konkretnej firmy, w związku z tym otwieramy lodówkę i mówimy: Kuba, kupisz mleko, i pokazujemy konkretną butelkę, możemy nawet na kartce napisać mleko. Na początku prowadzimy dziecko do regału, gdzie jest to mleko, ale następnym razem, moi drodzy, bo jak on za każdym razem to mleko będzie kupował, to on sam będzie wiedział, gdzie to mleko jest. I to jest uczenie dziecka funkcjonalnej czynności. Potem, moi drodzy, możemy dziecko, albo możemy iść do sklepu tylko po to jedno mleko, żeby tylko dziecko robiło to zakupy. I dążmy do tego, aby dziecko uczyć obsługi kas samoobsługowych, żeby potrafiło właśnie samodzielnie dokonać od początku do końca zakupów, bo to jest przełożenie funkcjonalne, potem wykorzystywane w życiu dorosłym. Uczymy bezpieczeństwa, moi drodzy. To jest jakby warunek do spełnienia oczywisty i jakby totalnie bezdyskusyjny. I tutaj w kontekście, moi drodzy, bezpieczeństwa zawsze jest tak, że rodzice bardzo się zamartwiają właśnie o te swoje dzieci, jak one sobie poradzą, czy im nikt nie dokucza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby oczywiste i tutaj nie ma nad czym dyskutować. Ale, moi drodzy, to bezpieczeństwo także wiąże się z takim bezpiecznym funkcjonowaniem w otoczeniu, gdzie właśnie obsługa czy robienie samodzielne zakupów, czy na przykład bezpieczne podróżowanie, gdzie dziecko jest w stanie samodzielnie kupić bilet, wsiąść do odpowiedniego autobusu, skasować ten bilet, wysiąść na właściwym przystanku. To jest bardzo ważne, bo to będzie mu w życiu kiedyś potrzebne. Czasem może zdarzyć się tak, że oczywiście
znów w odniesieniu do konkretnego dziecka, jeżeli mamy dziecko nisko funkcjonujące, to ono nigdy nie będzie podróżowało samo, tylko zawsze z opiekunem. Niemniej jednak, jeżeli jest taka możliwość, uczymy dziecko takiej zdolności, takiej umiejętności. Następnie uczymy, moi drodzy, dziecka obsługi i korzystania z telefonu, ale nie w kontekście tego, żeby dziecko grało w gry albo oglądało YouTube'a na naszym telefonie, tylko w kontekście takiej umiejętności funkcjonalnej, żeby było w stanie do kogoś zadzwonić, czyli wykręcić, źle powiedziałam, wybić chyba teraz numer telefonu, albo wiedzieć, że pod tym musi przesunąć na przykład gdzieś książkę adresową, czy książkę telefoniczną i wybrać napis mama, tak, żeby wiedziało, którą słuchawkę kliknąć, żeby móc zadzwonić. Musimy uczyć dzieci od początku takiego komunikatu, jakby się coś wydarzyło, żeby był w stanie powiadomić kogoś, że potrzebuje pomocy. To jest w kontekście umiejętności społecznych i takiego samodzielnego funkcjonowania bardzo, bardzo ważne. Ponadto dzieci powinniśmy nauczyć także, moi drodzy, adresu zamieszkania, żeby dziecko, nawet jeżeli się gdzieś zgubi albo coś się wydarzy, było w stanie powiedzieć, gdzie mieszka. Jeżeli są nikłe szanse na to, że dziecko się nie nauczy, bo nie werbalizuje, to zawsze warto jest wszyć taki adres w odzież dziecka, choćby w kieszeń albo przy podszewce, właśnie w kontekście tego, jakby dziecko nam się zapodziało, zginęło, uciekło i jakieś inne problemy, żeby ktoś ewentualnie mógł dziecku pomóc. Więc to jest też bardzo ważny aspekt uczenia dziecka adresu i tych numerów telefonu. Wreszcie uczymy organizacji i spędzania wolnego czasu, bo moi drodzy, każdy potrzebuje odpoczynku, każdy potrzebuje realizacji swoich zainteresowań, bo to jest naturalna kolej rzeczy, która wiąże się również z naszymi potrzebami i emocjami. I oczywiście zawsze w przypadku dzieci dążymy do takiego spędzania czasu, które opiera się na zainteresowaniach dziecka, tak? Jeżeli dziecko na przykład lubi różne sporty, to zapiszmy go na jakąś grupę. Ja wiem, że to jest bardzo ciężko, bo niektóre grupy mówią, że nie przyjmujemy dzieci z diagnozami, ponieważ nie jesteśmy w stanie im zapewnić dobrego komfortu, opieki i tak dalej, więc albo pani musi z nami być, albo nie. Nie będzie dziecko uczęszczać, więc zawsze w kontekście i funkcjonalności dziecka, i jego poziomu funkcjonalnego, i jego umiejętności. Być może można go zapisać na przykład na jakiś klub klocków Lego, jeżeli bardzo, bardzo lubi. W zależności co w swoim otoczeniu macie, ale to pomaga, moi drodzy, nie dość, że pokazujemy dziecku, że w fajny sposób, miło można spędzić czas wykorzystując to, co lubię. Oprócz tego mam kontakt z drugim człowiekiem, czyli buduję jakieś relacje. Moi drodzy, i szukajcie zawsze dla swoich dzieci grup pozaszkolnych. Czy to będą jakieś kółka, kluby, grupy sportowe. Dążcie do tego, żeby dziecko miało jak najwięcej kontaktu z rówieśnikami, żeby jak najwięcej uczestniczyło w takim życiu społecznym. Nie zamykajcie się w czterech ścianach, bo robicie sobie krzywdę i robicie krzywdę własnym dzieciom. Próbujcie, nie poddawajcie się, tylko walczcie o swoją rodzinę tak naprawdę, bo to wszystko dotyczy nie tylko dziecka, ale również i was. I moi drodzy, przygotowanie zawodowe, czyli to wejście, takie łagodne wejście w życie dorosłe. Mówi się, że około 14 roku życia, niektórzy mówią 16 roku życia, dziecko powinno być stopniowo wdrażane w umiejętności zawodowe, dlatego że generalnie ono już jest przygotowane do tego, by móc uczyć, nabywać się pewnych umiejętności, które może wykorzystać w życiu zawodowym. Oczywiście, że znów powiem, że osoby wysoko funkcjonujące, one skończą szkoły, skończą studia i pójdą do świetnej pracy, ale mamy grono dzieci, które nigdy tych studiów nie skończy i potrzebuje, a miałoby może możliwość pracy zarobkowej. Więc już wtedy można, moi drodzy, przede wszystkim sporządzić listę zainteresowań naszego dziecka i szukać takiego kierunku zawodowego, w którym dziecko mogłoby się w pewien sposób realizować, ale opierając o swoje zainteresowania czy o swoje pasje.
I moi drodzy, to też jest taki plan na przyszłość, tak? Taka alternatywa, co mogę w przyszłości robić, co da mi satysfakcję, ale także i pieniądze na życie. I oczywiście musimy, szukając takiej drogi na dorosłość, musimy wziąć pod uwagę funkcjonowanie dziecka. Czy dziecko nie ma zbyt dużych problemów komunikacyjnych, społecznych, sensorycznych i w tym kontekście szukać jego drogi życiowo-zawodowej. I wreszcie, moi drodzy, dążyć do tego, stymulować, pokazywać, uczyć właśnie tej drogi. Moi drodzy, ja mam chłopca, który od zawsze interesował się książkami, którego książki były pasją, nadal są pasją, który jest dzieckiem werbalizującym, to powiedziałabym, że bardzo dobrze radzącym sobie. Niemniej jednak już zbliża się do tego 14 roku życia, gdzie wszyscy się zastanawiają, co z nim dalej będzie, co on będzie mógł robić. I wpadliśmy na pomysł, że przez to, że on ma doskonałą pamięć i fascynuje się książkami, on wie o książkach wszystko i zna danego autora książki chyba wszystkie, po prostu to ogarnia, wymyśliliśmy dla niego drogę życiową w postaci pracy w bibliotece, moi drodzy, albo w archiwum. I stopniowo, powolnymi krokami zmierzamy do tego, aby właśnie ta droga zawodowa u niego się sprawdzała, bo on świetnie pamięta, co, gdzie, na której półce ma ustawić, według jakiej zasady, jakiej reguły. Dokładnie i perfekcyjnie posługuje się programem komputerowym, takim bibliotecznym, więc jest to jakby najlepsza z możliwych alternatyw zawodowych dla niego, gdzie nie będzie miał jakichś wielkich kontaktów z drugim człowiekiem, ale jednocześnie będzie robił to, co kocha i trzymam kciuki, żeby to się właśnie ziściło i zrealizowało, bo to będzie wielki taki sukces zawodowo-życiowy dla niego. Wreszcie uczymy oczywiście umiejętności adaptacyjnych, tak? Związanych z życiem dnia codziennego. Czyli znów w kontekście, moi drodzy, absolutnie takiej samoświadomości i samoobsługi. Od prostych rzeczy, od ubierania się, robienia sobie posiłku, po zdolność przechodzenia przez jezdnię. Wreszcie, moi drodzy, to co już powiedziałam wcześniej, placówki edukacyjne powinny dysponować innym programem nauczania w kontekście dzieci ze spektrum autyzmu. Ja wiem, że oczywiście mamy IPET-y i tak dalej, ale mimo to główny nacisk powinien być kładany na umiejętności funkcjonalne, a nie typowo szkolne. I wreszcie, moi drodzy, od początku wdrażajmy w takie życie domowe, przepraszam Was, stopniowo utrudniając tak naprawdę, czy modyfikując pewne czynności, że tak jak tutaj mamy napisane, dziecko wkłada ubrania do pralki, super. Uczmy dziecka włączania tej pralki, żeby wiedziało, gdzie ma nasypać proszek, gdzie ma wsypać, wlać płyn do płukania, tak? Co nastawić na pralce, żeby to pranie się wyprało. Z czasem możemy uczyć sortowania ubrań, ciemne, kolorowe, białe i po kolei. I to są rzeczy funkcjonalne, ale oczywiście te czynności wykonujemy my w domu jako rodzice. To do nas należy ten obowiązek. I teraz, moi drodzy, kilka zdań w kontekście samych rodziców osób dorosłych czy dzieci ze spektrum autyzmu. Większość rodziców, którzy wychowują dziecko z autyzmem, ale nie tylko, dzieci w ogóle z niepełnosprawnościami najróżniejszymi, są narażeni na ogromny stres, frustrację, moi drodzy, taką bezsilność, poczucie samotności. Mają takie wrażenie, że zostawieni są sami sobie, nikt o nich nie dba, od państwa poprzez rodzinę, że tylko dzieci, którym się opiekują, mają tylko ich, a oni nie mają nikogo, tak? Bo całe swoje życie poświęcają tylko i wyłącznie właśnie swojemu potrzebującemu dziecku. I moi drodzy, całe to ich życie oscyluje wokół tego ich dziecka, bo jeżeli dziecko jest nisko funkcjonujące albo z dużymi niepełnosprawnościami, to tym gorsze jest życie tego rodzica, który nie może sobie pozwolić na samodzielne wyjście, na zostawienie dziecka samemu. I to nie wynika z tego, że nie ma się kto tym dzieckiem zająć, tylko rodzic nie chce zaryzykować zostawienia dziecka z kimś obcym, opiekunką czy kimś takim, bo boi się, że nastąpi jakieś zaniedbanie. Więc jakby takie błędne koło. Ale oprócz tego rodzice, którzy dążą do poprawienia jakości życia swoich dzieci, to są rodzice, którzy są nieustannie w biegu.
między szkołą, terapeutą, lekarzem, placówką, urzędem, non-stop gdzieś są, żeby walczyć o swoje dziecko. I moi drodzy, tak naprawdę życie rodziców dzieci niepełnosprawnych oscyluje między poniedziałek, wtorek, środa, wiosna, lato, jesień, zima, a także styczeń, luty, grudzień i tak dalej, czyli cały czas na okrągło, bo nawet wieczorem, jak już niby dziecko śpi, to rodzic się zastanawia, co to dalej będzie. I nieustannie jakby cały czas z tyłu głowy myślą sobie, jak mu pomóc, co jeszcze mogę zrobić, albo co go czeka w przyszłości, jak mnie zabraknie. Więc drogi rodzicu, na początku musisz dbać o swoje zdrowie, żeby żyć jak najdłużej i jak najdłużej wspierać swoje dziecko. Czyli nie tylko zdrowie twojego dziecka jest ważne, ale także twoje zdrowie, bo im ty będziesz zdrowszy, będziesz dbać o siebie, tym lepiej i dłużej będziesz mógł pomagać swojemu dziecku. Moi drodzy, ten stres i frustracja związana z posiadaniem dziecka niepełnosprawnego czy z niepełnosprawnością nie kończy się, tak jak Wam powiedziałam, w momencie, kiedy dziecko otrzymuje dowód tożsamości i kończy 18 lat albo 21 lat, tylko czasami jest niestety tak, że niektóre osoby niepełnosprawne muszą być pod opieką 24 godziny na dobę przez całe swoje życie. I moi drodzy, amerykańscy badacze przeprowadzili takie badania sondażowe na rodzicach, którzy posiadają dzieci ze spektrum autyzmu, a także dzieci ze zespołem Downa, i okazało się w tych badaniach, na dość dużej grupie testowej było to zrobione, że w przypadku rodziców dzieci ze spektrum autyzmu poziom stresu, frustracji i lęków, ale także objawów somatycznych, oni są w dużo gorszym stanie niż rodzice dzieci z zespołem Downa. Rodzice z zespołem Downa są zdecydowanie spokojniejsi, mniej zestresowani niż właśnie rodzice dzieci ze spektrum autyzmu. Jest to zatrważające i bardzo niepokojące, ale jednocześnie pokazujące to, że ci rodzice dzieci ze spektrum autyzmu potrzebują bardzo, bardzo dużego wsparcia. Oczywiście, moi drodzy, tak jak Wam powiedziałam, dorosłe osoby z autyzmem, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, a ich rodzice nie są w stanie się nimi zająć, trafiają do różnych placówek. I to w zależności od tego, jaki region i tak dalej, różnie ta pomoc wygląda. Ale wracając, moi drodzy, jeszcze do tych rodziców. Trzeba obserwować, jeżeli mamy w rodzinie właśnie osobę, nie wiem, przyjaciółkę, siostrę, sąsiada, którzy mają dziecko ze spektrum autyzmu, aby obserwować ich, aby służyć im pomocą, takim wsparciem, bo oni naprawdę ciężko to znoszą. Nawet jeżeli tego nie okazują, to za jakiś czas nagle słyszycie, on ma depresję i potrzebuje wsparcia. I duże grono właśnie tych rodziców na bazie tych statystyk, o których Wam powiedziałam, okazuje się, że mają symptomy związane z wypaleniem opiekuńczym i tak zwanym zespołem stresu pourazowego, który jest bardzo trudnym zespołem do leczenia. Tak naprawdę można powiedzieć, że trwający już do końca życia, więc bardzo, bardzo niebezpieczne jakby zjawiska i objawy. Na tym chciałabym zakończyć, moi drodzy, dzisiejsze szkolenie dotyczące dorosłości czy dorosłego wymiaru autyzmu.